Dialga wraca. Może nie do takich łask, ale no zyskała w końcu coś, co bardziej się jej przyda. Mowa tu oczywiście o nowym Metalgu, który oczywiście z abilitką Metalmaker może przerzucić 4. No, gdzie chodzi o to, że patrzymy na 4 karty i tyle energii, ile mamy, możemy tam tak jak chcemy. No, działa trochę jak Magnezon, tylko różnica tu jest taka, że my dajemy potem to podspód, czyli dzięki czemu możemy przeszmoglolić deck. No, dla ułatwienia tak z imidżu. No i mamy samą Bialgę oczywiście z abilitką Star Changer, którą możemy skipnąć komuś turę i zadać potężne obrażenia. No i Metal Blast, który daje dodatkowe obrażenia za każdą podpiętą energię. Mamy tu jeszcze Zacjana ze swoim Metal Shieldem. No, który oczywiście jak ma ataczniętą, to dostaje 30 mniej. No i dodatkowe 120, jeżeli Pokémon ten zostanie znokautowany. Greninja wiadomo do czego służy, tylko w tym przypadku tutaj nie do atakowania, a bardziej do brania dwóch kart. Mew z darmowym retreatem, no i umiejętką restart, którą oczywiście możemy dobrać do trzech kart, ale też możemy naładować i skopiować ataki z aktywnego Pokémona. Arwen do szukania oczywiście itemów, profesor do restartu dłoni, boss do zmiany Pokémona, Iono do disruptu, wędki aż 4 do recyklingu energii Pokémonów, Ultra Bole do szukania, Nest Bole właśnie do wystawiania, Bade Bade Puffin, żebyśmy wystawili oczywiście te Belumy, Prime Catcher, czyli wiecie, switchowanie Pokémonów przeciwnika i swojego, Technical Evolution, który ma przyspieszać oczywiście ewolucję tych Pokémonów, Defense Band, jakbyśmy byli do tyłu i dostali 30, dodatkowe 30, no i Vitality Band, który oczywiście daje 10, no i aż 16 energii. Bardzo dużo. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu, zwłaszcza, że znowu tutaj źródłem tej decklisty jest znowu Thailand Regional League, w którym to ktoś zajął drugie miejsce. Więc ja jestem ciekaw, jak te tajskie deki w ogóle chodzą. Czy w ogóle ta tajska wersja ma w ogóle sens? No dobra, lecimy. No wiem, że chyba nie będę testować tak mocno, ale może liczę, że coś się uda. Gdzieś, Luluś? Chodź. No dobra, jest tureszka. Mogę zacząć. W sumie. To byłaby zbyt piękna ręka, okej. Okay. Ile? Dwa aż? No piękna, no nie, no taka ręka to... No fajnie. Kurwa, jeszcze Charizard, ja nie mogę, LOL! Ten, kto wymyślił też szarlatanowy pomysł, powinien zdechnąć. Tak, bo... A, co się dzieje? Zaraz. O, ja widziałem psa. No niestety, przeciwnik ma zaś lepsze od zdania. LOL! Nie fajnie powiem, no nie. Serio? Fajnie jakby odpalił Iodo. O! No dobra, może coś z tego będzie. Albo klucz. Może! Jak na razie nie za bardzo jest. No ta ręka jest słaba, muszę przyznać. Nie no, no jakaś chujowa ta ręka. Kogo tam przeciwnik wybierze? Jeżeli nie trafi się na coś zajebistego, no to jest on też w dupie.
Ja sobie mogę tylko ładować te pokemony. Charmeleon? No nie. No nie. Jednak... O, dziękuję ci, dobra duszyczko za Jono, bo właśnie tego potrzebowałam. A to musi być żart, tak? To musi być żart. Bardzo chujowy zresztą żart. Co mam tego wyjebać? No, ale to dobrego, że mamy researcha. Ale to musi być chujowy żart. No i co teraz? No, oczywiście, że będzie czaruś. No, co byście myśleli, że nie będzie? Już widzę, że to się nie ma. Znaczy jeszcze nie one-shotuję, ale no dobra, mamy Beluma. Dobra. Jeszcze chcę dyskardować teraz. Nie. Bo ja mam jakiś plan w sumie. Bardzo kiepski plan, ale mam nadzieję, że mi Beluma, ja go potrzebuję, bo jeżeli jest dupa pańska. Jest dupa pańska, tak? Rzeczywiście fajnie, że mam tylko jednego. Aha, Maximum Belt. Kolejny Rare Candy, żeby wyewolować tego. Chcę żyć, tak? Już. Siszczone. Kojnie. Ale on ma tlan, bo tu on gra Expishera, ciekawe. No, wystawimy sobie tego kolejną dialogę i zaraz się dodali. Znaczy dobra, najpierw wędeczka. Odpinamy sobie energię. I robimy sobie Metal Makera. Czy coś widzi? No zajebiście, jedna plus. No. Znowu research. Wstawiamy kolejnego. Super Rod. Wtasuję te trzy energie. O 120 na pewno nie wystarczy, lol. Zresztą nie mam czym zbosować. To też mi się staje... Ożeż ty w mordę, jeszcze ten Charizard. On już jest tak przygotowany na to wszystko.
Znaczy, jedyne co mi zostaje, no to użyć Vistara, bro. Znaczy, jeszcze chyba mnie nie zwanshotuje. Mam nadzieję taką. A mnie Albason mi zrobił na złość. Kurwa mać! No właśnie zrobił mi na złość. I cały plan poszedł w pizdu. Ja pierdolę. No, potrzebuję defense bandem. Imiu. Restart. O, będę puffin. Serio, dopiero teraz, kiedy... I co ty na to? Muszę, żeby coś było. Marta była. Znaczy, brakuje mi jednej energii. A jeszcze raz mnie zbosujesz, Meltanga, to cię tu zadzikę po prostu. Bo... No bo se też... Waga mnie, boss! Nie, boss! Lys, nie boss, nie boss! No, czy jest zbyt... proszę, nie boss. To jest... trzy zdrowaś... No... No, no oczywiście, że kurwa boss musi być! On się tak strasznie boli tego... Meltangów, kurwa. Zresztą on może nie wiedzieć, co ja tu mogę szykować. Mogę na tego zranionego? Mogę... Jezus, kuźwa! Dobra, na wesołego chuja zrobię. Może będzie przynajmniej jedna, mogę... No i Faustar trzeba zrobić, bo... Będzie trzeba zrobić Faustar. Więc tak, skipujemy turkę przeciwnika. A ja mam wyjście. Te prajzy musimy i tak już nadgonić.
Czy mogę wziąć bossa na tego zranionego albo na Rotoma, ale... Go z Choice Beltem nie zbiję. Czy na Pidgeotto? Zawsze może mieć jakieś... triki? W sumie nie wiem na którego. Prawdę mówiąc. No, no, co z tego? No, bardzo się starałam. Tylko właśnie też sam fakt, że on bossował mi... No, on już mi zbije. To już jest koniec. Nie ma już nic. On już jest w stanie mnie zbić, tak? Jasne. A, on nie zbije? Why? Czy on mógł zbić mnie? I znowu miał bossa. Ja jebie. No co tym razem? Może tym razem polecę drugi. Czym to się różni? No, mam jakiś plan, tak? O, Morpeko, to chyba słyszałem, że to duży rank. Jeszcze z Baby. A nie, to Gengar! No to jazda będzie, bez trzymanki. Chociaż tutaj Gengar ma o tyle trudniej, że to są... No jednak... takie jednolite energie jednak w tym. Że dobra, zagramy Sarvena. To na pewno, po Nestbola i tu powiedz... Embatyka, pane... Sta? Myślę... Może... Buddy Buddy Puffin? To tyle, bo... No, cudowny start tu ja mam. Damy sobie TM Devo. Energia z rączki i chyba będziemy ewoluować... Te metal tanki, no dobra. Coś może że być fuck up, ale próbujemy. No nie, tutaj dla mnie nie masz dialgi, ale za to masz kuźwa metangi. Ultra Ball. No i tutaj chodzi Bibarer. Oja, Spirit Top, to jest chyba z Lost Origin. O nie, bo to jest ten Cresset. If this Pokemon is knocked by damage from attacks from the Pokemon. A tu jeszcze jest gry ten Spirit Top, ciekawe. No tu nie ma fałek jak na razie, więc chyba musi wziąć tylko tą pierwszą opcję, czyli zdyskarduje sobie śmieci. No i w sumie tak jest. No chyba przeciwnik płacze, bo chyba nie może nic dobrać. Że Morpeku tutaj... O nie, tutaj wchodzi ten Ivdys. Może mi tak dajcie? A ja wiem!
A ma, z tego nic nie ma. A spoko, przecież... A z tego też nic nie ma, co jest z tymi energiami, nagle ich nie ma. No i tu jest ten cursed message, to... Czy on sobie szuka karty, tak? From this... Aha, no dobra. Znaczy on musiał tego wystawić. Szmaglujemy deczek. Jakiś nestball może? No nie, i wchodzi Gengar właśnie. To jest ten podły Gengar. No ale on mi... Kurwa, ale gdzie jest? Jakiś nestball! Moment, w który potrzebuję. No tu chyba wszystko jest. Albo masz... No w sumie tutaj mogłam wybrać nestballa. Albo wolałam mieć trzy taltangi i ja. On mnie zbije na pewno. Chociaż... Nie. No, my mamy Redusa, ale to dużo nie pomoże. On już mnie bije na hita. Co za szarlatan to wymyślił? No no kurwa! Co się brykujesz? Co się kurwa brykujesz? Nie mam nawet bossa! To się kurwa tak... Co tak się zbrykowało? No powiedzcie mi, czy gra robi na złość, czy ten deck jest tak, taki słaby? Co to tak się brikuje? Aj, ziemi coś! Czy na szczęście Dialgi mi tu one-shotować nie będzie? O ja, Cape! A my nie mamy kontry na Cape'y, o nie! To, że jest jakieś monstrum, kuźwa. Dużym problemem jest to, że ja nie mam kontry na Cape'a czy coś. No tu zabrakło Vacuuma. Czy mi co poszło nie tak przy konstrukcji tego? Z strony mogłam też wziąć po prostu Greninja, bo w sumie by to będzie pomogło. Ratunku! O, jest! I ono, dobra, jest! Jest! Jest coś, co pomaga. No dobra, mamy Nestballa, możemy chyba... Jalgę czy Greninja, bo to jest... U mnie taki. Może Greninja, dobra. I dobra, z tego Dialga?
Aha, dziękuję. To tak mało tych energii, powiedzcie mi. Piernicze! No przecież dla... Ty, jak to? Dlatego nie ma. Ale jest dialga, no kurwa. Co tak mało jest tych energii? Co, większość się spryzywa? Jest 16... Próbuję ratować sytuację, ale sytuacja jest tragiczna. Gry ninja robimy? Dobra, mamy super roda, no i sobie wtasujemy też ty. No, no cudownie, zajebiście, zajebiście mi tu pomagacie. Może bady bady puffin? Coś jest? O, jeszcze jeden belum jest. Kurwa, zanim ja go znokautuję, to on zdąży mnie znokautować. No, przeciwnik też widzę, że się nie męczy jakoś. A ja się męczę. No kurwa, wszystko jest jeszcze, kurwa, to tak przerzucę. Ja pizgam, dobra, metal tank, dawaj mi. No dobra, nareszcie. Jeżeli mi się zdąży mi rozjebać dialgę, to ja się już poddaję. Bo to nie ma sensu, to się brikuje. A jakimś cudem zdobyło znowu drugie. Znowu jest to deck z kategorii, no jakimś cudem zdobyło to wysokie miejsce, no ale można zauważyć to, że ja to jednak zacina. No teraz mi się to zacięło, to już kompletnie na moment. Nie wiem, czy to wynika z kiepskiego przetasowania gry, czy po prostu ten deck jest słaby. Chyba muszę skapitulować, bo to nie ma sensu. Niech będą przynajmniej trzy. Nareszcie! Nareszcie! Może coś z tego będzie! Może coś z tego będzie! Dosłownie, to jest... Czy wystarczy? Ja! No dobra, coś z tego będzie może. Ile się tych energii schowało? No ale powiem tak, że no ta dialga to może być raczej spoko deck dla początkujących, no ale już taki... No ale on mi się użyje abilitki.
No wiecie, nie mam... Medy-medy-buffin. Gengar to i tak taki mój ulubiony Pokémon, tak swoją drogą. A ja... No dobra, oczywiście, że zbosuję na tego Beluma i mi znokautuje, więc... Chyba okazuje się, że chyba Gengar lepszy. Team Gengar. to już po mnie, tak swoją drogą. No nie udało się, no niestety... No jeszcze zrobię switche, kurwa. Jeszcze chcę zrobić switche. No bardzo się staraliśmy, ale... No coś nie wyszło ewidentnie.